Styczeń to naprawdę gorący okres w App Store. Na iOS trafiło naprawdę wiele świetnych gier. Oto 10 najlepszych tytułów. Jedna z nominowanych do miara najlepszej chińskiej gry indie produkcja właśnie zawitała do App Store. Lost Journey to urokliwa platformówka, w której nie tylko pokonujemy kolejne fragmenty plansz, ale również zręcznie manewrujemy światem, obracając go i znajdując ukryte wcześniej ścieżki prowadzące do celu. Ciekawe i prześlicznie wykonane. Oto kolejny bardzo zręczny i zmyślny rogalik. Dungeon od Shattered Lands to kontynuacja bardzo udanych miksów RPGa i gry logicznej, w której znów trafiamy do lochów, by wyciąć w pień przebrzydłe kreatury i przy okazji odnaleźć ogromną ilość skarbów. Wszystko to jest zaś podszyte wyrazistym, groteskowym humorem i wesołą, kreskówkową oprawą wizualną. W to trzeba zagrać. Jeśli szukacie efektownej i świetnie wykonanej produkcji, rzućcie okiem na Blade Sword of Elysion. To bowiem świetnie wykonane RPG akcji, której z pewnością nie zabraknie szybkich, dynamicznych pojedynków oraz całej masy questów i misji pobocznych, które sprawią, że od tej produkcji nie oderwiemy się przez długi, długi czas. A przede wszystkim ta gra wygląda po prostu obłędnie. W teorii to zwykły pasjans, w praktyce bardzo udana karcianka, nad którą pracował nie byle kto, bo były sekretarz obrony USA Donald Rumsfeld. To odmiana pasjansa, którą zaprojektował sam Winston Churchill i jak się okazuje, to naprawdę niesamowicie wciągający tytuł, który wydrze z naszego życia szereg wolnych chwil. I zapomnijcie o tym, że to zwykły systemowy pasjans. To gra o wiele bardziej skomplikowana. Dobrych gier logicznych nigdy nie za wiele. Pokazuje ta gra Open Bar, stworzona przez studio Jingir, złożone z byłych pracowników EA i Ubisoftu. To świetnie zrealizowana produkcja, w której naszym zadaniem jest łączenie poszczególnych elementów w linię w taki sposób, by opróżnić całą planszę z różnorodnych figur. Proste zasady i przyjemna, acz wymagająca rozgrywka. To znajdziecie w Open Bar. Ta niesamowicie popularna, zwłaszcza w Azji seria, wreszcie zawitała do App Store, a jak już trafiła na iPady, to z miejsca pozamiatała. Znów więc wcielamy się w rolnika, który swoją ciężką pracą sprawia, że jego gospodarstwo rośnie w siłę, a na pastwisku pojawiają się nowe zwierzątka. Choć to gra mniej skomplikowana niż Farming Simulator, to rozgrywka daje naprawdę sporo, sporo radochy. Pamiętacie Megamena? Teraz możecie odświeżyć sobie te wspomnienia sprzed kilkudziesięciu lat za pomocą Venture Kit, platformówki, która została utrzymana właśnie w dość nie dzisiejszych klimatach, biorąc pod uwagę zarówno oprawę wizualną, jak i rozwiązania w kwestii rozgrywki. To po prostu szalony powrót do szalonych lat, podany w naprawdę strawnej, platformowej konwencji. Dobrych produkcji bokserskich, oprócz serii Real Boxing, raczej po prostu nie ma. Ten stan rzeczy zmienia Punch Club, niezależna produkcja rosyjskiego studia, będąca de facto strategią łączącą w sobie elementy zarobkowe jako osoby promotora, ale również symulatorem menedżera sportowego. Musimy bowiem starać się o jak najlepsze poprowadzenie kariery naszego podopiecznego boksera. Nie brak tu absurdów, ale rozgrywka jest wyśmienita. Twórcy popularnych pecetowych gier, takich jak Smite czy Tribes Ascent, atakują nas z kolejną dynamiczną produkcją w stylu Jetpack Joyride. To bowiem platformówka, w której prowadzimy do boju szalone wojowniczki z plecakami odrzutowymi i staramy się pokazać naszym przeciwnikom, gdzie jest ich miejsce. Bo z pewnością nie na tym świecie, ma się rozumieć. Fajny, przyjemny odstresowywacz. RPGów w styczniu prawdziwy dostatek. Nasze zestawienie najlepszych gier na iOS zamyka Battlehand, czyli przedstawiciel właśnie tego gatunku, choć z kolei znacznie bardziej nastawiony na taktykę i otwarcie korzystający z rozwiązań znanych z karcianek. To bardzo udana produkcja z całą masą różnorodnych misji i rzecz jasna multiplayerem, który pozwoli skonfrontować nasze umiejętności z innymi amatorami tejże produkcji.